Cześć wszystkim, ponieważ Ion Classic wersja europejska zbliża się coraz większymi krokami. Znamy już datę wydania gry. Będzie to 12 kwietnia 2023 roku. Tego dnia będzie można zagrać w Ion Classic na serwerach europejskich. Ponieważ jest to już bardzo niedługo, chciałam Wam dzisiaj pokazać filmik troszkę o kreatorze postaci, troszkę o klasach, o tym, jaką może klasę wybrać i o tym, jak się robi postać. Dla wszystkich chętnych, którzy chcą zobaczyć, jak wygląda kreator postaci. Tu mamy wersję Iona Classic w North America, czyli w wersji naszej europejskiej coś mogą być jakieś tam różnice drobne, bo tak naprawdę nic na 100% nie wiadomo, dopóki nie wyjdą patch notesy. Trwa też głosowanie na nazwę serwera europejskiego, więc zachęcam do wzięcia udziału. Na Discordzie odbywa się głosowanie, linki w opisie. Pierwsza rzecz, którą mamy, to jest ekran wyboru frakcji. I mamy frakcję Eliosów lub frakcję Asmodian. Jako że ja mam już jedną postać tu na serwerze amerykańskim, no to wybieram Asmodian, ponieważ nie mogę mieć innej klasy, innej frakcji, jeśli już się raz zdecyduję na jedną. Dalej mamy cztery główne klasy do wyboru i każda z nich oczywiście jest dostępna w obu płciach, męskiej wersji i damskiej wersji. I te cztery główne klasy to Warrior, Scout, Mage, Priest. Każda z tych klas, jeśli dotrzemy do poziomu 10, to dzielić się będzie na dwie podklasy. Mamy Warrior, który się dzieli na Gladiatora i na Templariusza. Gladiator to jest klasa, która ma bardzo dużo wytrzymałości i bardzo dużo ataków obszarowych. Jest też w wersji Classic bardzo mocna w PvP. Głównie dlatego właśnie, że jest wytrzymała, ale też potrafi robić bardzo dobry damage. Gladiator to klasa, która nosi zbroję płytową i walczyć może różnymi broniami. To jest właśnie jego główna cecha, że ma dowolność w wyborze broni, ponieważ może walczyć tak zwaną polką, może walczyć mieczem, może walczyć greatswordem, może walczyć również sztyletami, może walczyć nawet łukiem, może też używać mace, czyli buzdygan, tak samo jak kleryk. Jest tu duża dowolność, natomiast większość gladiatorów jednak decyduje się i ma skille przystosowane pod polkę lub pod greatsword. Czasami używają również, widziałam, sztyletów, a czasami nawet łuku, który jest przydatny szczególnie w PvP, kiedy trzeba gonić ofiarę, ponieważ gladiatory to jest typowa klasa typu melee, czyli walczy z bliska. Kolejna klasa, moi drodzy, to jest Templariusz. Templariusz zazwyczaj posługuje się tarczą i mieczem. Jest, również nosi płytę. Jest to typowy tank w Ionie. W Ionie klasiku jest obecny i zauważalny balans postaci, co znaczy, że idąc na instancję PvE trzeba mieć ze sobą Templariusza, czyli tanka typowego, trzeba mieć typowego healera i typowego DPS-a, ponieważ sam tank nie obejdzie się bez heala i bez DPS-a, sam DPS nie ma szans bez heala i bez tanka i tak dalej. Także jest to na tyle zbalansowane właśnie w tej starej wersji Iona. Jest to bardzo widoczne i na tym polega tutaj właśnie ta gra. Jest to gra oczywiście MMO, to znaczy, że będziecie potrzebowali innych osób do tego, żeby w pełni cieszyć się wszystkimi elementami gry. Jeśli chodzi o postać Templariusza, jest to bardzo dobra klasa, bardzo wytrzymała właśnie. Nie robi powalającego damage'u, ale za to
w PVP dzięki swojej wytrzymałości jest bardzo dobra i jest w stanie naprawdę dobrze powalczyć. Ma też skille, które, wędki tak zwane, które przyciągają przeciwników do siebie. Pod tym względem naprawdę jest to bardzo fajna klasa na PvP. Tylko jest jedna wada, trzeba mieć bardzo dobry set, jeśli chce się dodatkowo robić dobry damage. Templar tutaj naprawdę musi mieć bardzo dobry, najlepszy praktycznie możliwy ekwipunek w jaki jest w grze, żeby być na topie. Kolejny rodzaj klas to Scout. Scout dzieli się na Asasyna. Asasyn to jest postać bardzo szybka, nosi zbroję skórzaną, walczy sztyletami albo mieczami, może również używać łuku, natomiast w większości sztylety i miecze. I tutaj ta klasa ma to do siebie, że ma umiejętność chowania się, po prostu bycia niewidzialnym dla przeciwników, więc jest to taki typowy skrytobójca, który naprawdę może przynieść dużo frajdy w grze, szczególnie przy bitwach właśnie PvP. Wyskakuje znienacka i zabija swojego przeciwnika, więc jest to naprawdę bardzo fajny wybór dla osób, które lubią zaskoczyć. I ma tutaj skille, które dają dużo przyspieszenia. Generalnie jest to klasa bardzo zwinna i szybka. Natomiast też jest, powiedzmy sobie, dość wytrzymała, ale w patchu, który wchodzi teraz na początku Iona Classic, czyli w patchu 1.9, Assassin jeszcze nie ma pełni swoich możliwości, więc może na początku grać się nim trudno. Uważam w ogóle, że jest to raczej trudna klasa do opanowania. On posługuje się również różnego rodzaju takimi runami, które narzuca na przeciwnika i odpala, i trzeba te umiejętności opanować, żeby tutaj dobrze się grało asasynem. Kolejna podklasa to Ranger. Ranger jest typową klasą fizyczną, dystansową, zresztą tak samo jak Sin, to obie są klasy fizyczne, z tym, że Assassin walczy w zwarciu, a Ranger walczy z dystansu. I naprawdę w tych pierwszych patchach Iona Ranger jest zdecydowanie bardzo dobrym DPS-em, który jest również bardzo groźny na PvP, ponieważ ma slipy, ma pułapki, ma unieruchomienia, ma silence'a, ma stunujące skille, także jest pod tym względem bardzo ciekawą klasą na PvP oraz ma bardzo duży damage w tym konkretnie patchu. Myślę, że dla osób, które lubią walkę z dystansu, może być to klasa ciekawa. Uważam, że nie należy do najłatwiejszych, ponieważ też trzeba opanować umiejętność grania pułapkami na przykład. Może to nie być łatwe. W Ionie Classic Ranger, żeby korzystać z łuku, musi również kupować strzały, więc może to być uciążliwe, żeby ciągle pamiętać o tym, żeby przy sobie mieć strzały. Myślę, że również ta klasa może przynieść wiele satysfakcji w grze. Jest to klasa, która też posiada umiejętność hajda. Kolejnym rodzajem tutaj klasy są, jest mag, i mag dzieli się na zaklinacza, zaklinacz, Spirit Master, inaczej zwany SM. To klasa bardzo ciekawa, również w mojej opinii dość trudna, ponieważ trzeba opanować umiejętność posługiwania się przyzwanymi duszkami. Przyzywa się duszka i ten duszek może pomagać, ponieważ może tankować, bierze na siebie agro często, przez co właśnie klasa SM-a jest, może być dość wytrzymała. W większości skilli u SM-a to są tak zwane dotki, czyli damage over time, co znaczy, że zadają obrażenia w czasie, natomiast te obrażenia są również bardzo duże. Jest to klasa magiczna, która nosi zbroję płócienną i posługuje się różnego rodzaju duchami. PvP
ma jedną olbrzymią przewagę, która nazywa się Fear. I to jest właśnie wróg numer jeden na każdym PvP, ponieważ właśnie posługuje się tą umiejętnością Fear'a. Oczywiście, jeśli ktoś dobrze zna swoją postać, każda klasa w Ionie może być dobra, jeśli się nauczycie nią grać odpowiednio, nauczycie się skilli, nauczycie się co dany skill robi i jak działa, wtedy jak najbardziej można nawet SM-a pokonać. Kolejna klasa to mag, typowy mag w grze, sorcerer, tak zwany tutaj, sorc. Charakteryzuje się tym, że ma olbrzymi damage, olbrzymie obrażenia potrafi robić. Oczywiście nie może być tak pięknie i muszą być jakieś minusy, więc również ta klasa jest bardzo mało przeżywalna, to znaczy, że ma mało życia i no po prostu bardzo szybko może ginąć. Natomiast mag ma różne skille, które mu pomagają w przeżyciu. Ma tarczę, ma dużo sleepów, ma stuny, silence, ma skille, które wynoszą przeciwnika i łapią go w eterowe pęta, unoszą go do góry. Także jest to klasa na pewno ciekawa dla osób, które lubią robić dobry damage, ale przy okazji umieją się bronić, bo będą musieli tutaj o tym myśleć często. Wydaje mi się, że nie należy do najłatwiejszych, właśnie przez to, że jest że ma po prostu mało życia bardzo i jest, jak to się mówi, squishy, czyli łatwo zabijalna przez to. Natomiast rzeczywiście ma dobry damage i jeśli komuś nie przeszkadza długi czas kastowania skilli, to jest to klasa fajna do rozważenia dla Was. To, że długo się kastuje skille, może być też tutaj dobrym rozwiązaniem dla osób, które mają słabszy sprzęt, gorszy internet, mniejszy ping, mniejsze FPS-y, ponieważ w tym momencie długie kastowanie skilli i tak musimy swoje odczekać. Jeśli chodzi o PvP, Sorc właśnie ma tu przewagę pod względem skilli usypiających, tak zwany crowd control, czyli panowanie nad tłumem, jest przez to mile widziane zawsze na wszelkich rodzaju instancjach, czy PvE, czy PvP, ponieważ dobrze sobie radzi z usypianiem przeciwników i stunowaniem ich, także jest tutaj fajną klasą pod tym względem, wartą wypróbowania na pewno. Ostatni rodzaj klas to jest Priest i dzieli się on na kleryka, czyli typowego i najważniejszego healera w grze, postać lecząca, która jest tutaj, ma największe umiejętności leczące w grze. Jest przez to dość wytrzymała, bo może leczyć siebie zarówno jak i całe party. Dlatego kleryk jest fajną postacią, bo też ma dobry damage. I jeśli jest dobrze ubrany, a kleryk nosi zbroję kolczugową, czyli chain, posługuje się tarczą i buzdyganem, to w tym momencie jest też bardzo ciekawą klasą. Natomiast trzeba się liczyć z tym, że grając klerykiem będziecie bardzo potrzebni na wszelkiego rodzaju instancjach, ale również będzie wymagane od Was właśnie to, żebyście byli jako leczący kleryk, ponieważ inne klasy tej umiejętności nie mają. No, może z wyjątkiem Chantera, o którym za chwilę. Chanter, moi drodzy, to jest właśnie druga podklasa Priesta i tutaj Chanter jest typowym supportem, czyli też klasą, która może troszkę poleczyć, ale nie tylko to. Ma bardzo ciekawe swoje własne umiejętności, tak zwane mantry, które pomagają, zwiększają obronę, zwiększają szybkość poruszania się, zwiększają atak, więc Chanter na instancjach też jest bardzo mile widziany. Mimo że nie robi w tym patchu jakiegoś wielkiego damage'u, jakichś wielkich obrażeń, to jest bardzo potrzebny i też mile widziany na instancjach. Radzi sobie bardzo dobrze w PvP również. Nosi zbroję kolczugową, czyli chain.
I dzięki temu jest też wytrzymały. Walczy w zwarciu, czyli z bliska, ale może też leczyć, dlatego myślę, że jest bardzo ciekawą hybrydą takich klas mili i klasy leczącej, coś jak trochę może paladyn. Myślę, że to ciekawy wybór dla osób, które chciałyby spróbować czegoś nowego, czegoś innego. Ja dzisiaj do wybrania postaci wybiorę sobie priesta, mam zamyśle zrobienie kleryka, więc wybieram wersję żeńską i lecimy dalej do kreatora postaci. W kreatorze postaci wygląda on troszeczkę inaczej niż w Ionie Globalu, jest opcji trochę mniej. Natomiast nadal one są moim zdaniem dość ciekawe. Możemy sobie wybrać najpierw tutaj wygląd twarzy, wygląd ciała. I weźmy, zacznijmy od twarzy. Tutaj mamy różne opcje. Tą twarz możemy później edytować bardziej szczegółowo. Jak widzicie, tutaj te twarze defaultowe są bardzo różne od takich. Ta wygląda na starą, ta wygląda z kolei na dziwną, dziecięcą, typową anime. Są przeróżne, można sobie wybrać taką wersję, jaka się wam będzie podobała, bo może ta nawet, ja na razie wezmę tą. Ok, twarz. Jeśli chodzi o ciało, no to tutaj też jest, mamy wiele opcji, można rozwinąć i tutaj sobie wybrać. Athletic na przykład jest taki, large, slender, czyli szczupłe, curvy, czyli okrągłe. Można sobie wybrać dowolną tutaj, dowolny default body i będzie to później możliwość jeszcze edytowania tego ciała, oczywiście bardziej szczegółowo. Ja wezmę sobie small body tutaj. Tutaj mogę sobie rozebrać tą moją postać, żeby lepiej widzieć proporcje, jak ona będzie wyglądała. Myślę, że tak, tutaj mamy suwaki, którymi możemy sobie wszystko pozmieniać. Torso bym trochę zmniejszyła, troszkę jej podwyższyłam nogi, ale mogę ją pomniejszyć jakby tak całościowo też. Zmniejszyć jej ramiona, ręce. Okej. No, jest tu zdecydowanie mniej opcji niż w Ionie Live. Ale i tak wystarczy nam to, żeby zrobić sobie fajną postać i żeby te postacie, które są widywane w grze, żeby były bardzo zróżnicowane. Wróćmy do twarzy, bo tutaj mamy też do zrobienia, do wyboru włosy. Różne rodzaje, tak jak widzicie w tej chwili, różne fryzury można sobie obracać. Jako że moja postać należy do Asmodian, to z tyłu ma taki ogon. I to jest cecha Asmodian, która no, po prostu jest typowa dla tej frakcji. I o ile w Ionie Live da się wyłączyć ogon w kreatorze postaci, no to niestety tutaj w Ionie Classic nie widziałam takiej opcji. Ok, może takie włosy zostawimy, a tu możemy wybrać również jeszcze twarz. Twarz z różnymi detalami większymi, czyli na przykład jakieś podkrążone oczy, jakiś troszkę minimalnie inny kształt oczu i brwi. Możemy sobie wybrać też jakieś fragmenty makijażu tutaj. Ja zostawię taką i do tego możemy dekoracje dać, jakieś piegi, pieprzyki. Na razie damy z tego nic. Możemy wybrać również tatuaż. Tatuaży mamy też kilka do wyboru, większych bądź mniejszych, na oboje oczu lub na pojedyncze oko. Może wezmę jej takie właśnie tutaj malowidła. Możemy wybrać oczywiście kontur twarzy,
Ja nie będę zmieniała, bo taki mi się podoba. Możemy też oczywiście wybrać kolor włosów, zmienić. Kolor włosów, kolor oczu oczywiście. Kolor ust i kolor skóry. Zacząć powinnam od koloru skóry. Tu jest no, duży wybór, ponieważ jesteśmy Asmodianami, więc te kolory też mamy trochę takie inne i w innej palecie niż kolory skóry u Eliosów. Ok, i usta inne, czerwone. Okej, przede wszystkim tu chciałam jej zmienić uszy, zmniejszyć, ale nie bardzo się da, jeszcze mniejszych się nie da zrobić. Mogę jej zmienić kształt uszu, na przykład na takie bardziej spiczaste. Powiększę jej oczy. Możemy również wybrać głos naszej postaci. Basic, tough, czyli taki twardy, seductive, czyli taki uwodzący, youth, młody. Natomiast tu można posłuchać go, wy go nie słyszycie, bo mam wyciszoną grę, wyciszone dźwięki w grze. I w tej chwili, no, podczas nagrywania już nie jestem w stanie tego zmienić. W każdym razie tu jest do wyboru i można sobie przesłuchać. I myślę, że to tyle, jeśli chodzi o moją postać. Na koniec należy wybrać nazwę postaci, co chyba jest najtrudniejszym krokiem, ponieważ zazwyczaj niki są już pozajmowane, ale na początku, kiedy wyjdzie Ion Classic, jest szansa, że będziecie mogli swój nick zrobić. Pojawiamy się, moi drodzy, w pierwszej lokacji na pierwszej mapce w Ishalgen. Nieodkryta jest jeszcze. Oczywiście wyskakują nam tutaj różne questy i check the basic information window. Szkolenia. Nie wiadomo, jak to będzie wyglądało jeszcze na Ionie europejskiej wersji. Tutaj jest wersja amerykańska, więc wszystkie te podpowiedzi do gry oraz filmiki są dostępne w języku angielskim. U nas będzie prawdopodobnie to język koreański oryginalny. Tak więc, moi drodzy, na dzisiaj to by było na tyle. Zapraszam, słuchajcie, do komentowania filmu oraz do klikania łapek w górę. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach. Pa, pa!